pacjencie, polegające na rozbudowie mieszkaństwa szeroko pojętego w gminie. Dlatego mamy dzisiaj bardzo miłych gości z Warszawy. Są to przedstawiciele Funduszu Inwestycyjnego przy Banku Gospodarstwa Krajowego. Pozwolę sobie panu przedstawić: pan Piotr Linke, prezes zarządu, pan Piotr Broda, prezes zarządu i pan Aleksander Jankowski, zarządzający funduszem. W roli gospodarza oczywiście burmistrz Piotr Psikus, jak również prezes spółki, najmłodszej spółki TBS-u, który również będzie stroną tego porozumienia. I bardzo dziękuję, że chciała i znalazła dla nas czas pani Alicja, przewodnicząca Komisji Mieszkaniowej. Na temat przedsięwzięcia myślę, że powiedzą panowie więcej, więc już nie będę zabierała czasu i pozwolę sobie oddać głos panu burmistrzowi. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz bardzo serdecznie witam pana prezesa, członka zarządu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Banku Gospodarstwa Krajowego. Państwa, około pół roku czasu trwały nasze rozmowy. Rozpoczęły się wiosną bieżącego roku, dotyczące możliwości zainwestowania przez towarzystwo środków na terenie, swoich środków na terenie miasta i gminy Piętno na potrzebne ze względów i społecznych, i dla nas bardzo istotną, zadanie i inwestycje, jaką są powstanie nowych mieszkań. Wszyscy wiemy, że Kępno dynamicznie, miasto i gmina Kępno, powiat kępiński dynamicznie się rozwija. Chcemy doprowadzić do sytuacji takiej poprzez podpisanie dzisiaj listu intencyjnego, a następnie poprzez realizację dalszych punktów z tego listu, które mają doprowadzić do wspólnej realizacji i powstanie blisko 120 mieszkań na terenie miasta Kępna. Mieszkań, które chcemy przeznaczyć na mieszkańców miasta i gminy Kępno, tu mieszkających, tu zameldowanych i tu płacących swój podatek PIT, żeby zachęcić w ten sposób ludzi do pozostania w Kępnie, do zapuszczenia tutaj korzeni, bo to będzie miało z kolei przełożenie na nasze placówki oświatowe, kulturalne i każdą inną naszą działalność będzie powodowało, że miasto i gmina Kępno będzie się mogła rozwijać. Tutaj młodzi mieszkańcy będą się osiedlali, bo będą widzieć dla siebie szansę, którą na dzień dzisiejszy stwarza dobrze rozwinięty, coraz lepiej prosperujący, szeroko rozumiany przemysł meblowy. Wszyscy wiemy, że mówi się o nas, o Kępnie, jako stolicy, nieoficjalnie stolicy Zagłębia, numer jeden Zagłębia meblowego w naszym kraju. I dużo w tym jest prawdy, tak zapewne jest i cieszmy się z tego. Miejmy nadzieję, że ci w przyszłości mieszkańcy tych mieszkań, które wspólnie z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych, spółką Towarzystwa Budownictwa Społecznego zrealizujemy, że te mieszkania pozwolą na to, że młodzi ludzie tu się osiedlą, a w konsekwencji znajdą również miejsce pracy w istniejących czy też nowo powstających zakładach na terenie naszego miasta, na terenie naszej gminy, czy też, bo na tym nam najbardziej zależy. Panie prezesie, serdecznie dziękuję, że w tych negocjacjach wyczerpujących, trudnych, tutaj składam podziękowania również panu Aleksandrowi i pani Karolinie za prowadzenie rozmów, prezesowi spółki TBS Radkowi Pielesowi. Ten zespół tak na co dzień prowadził negocjacje, rozmowy, które owocują dzisiaj, że możemy podpisać list intencji. Panie prezesie, może kilka słów na temat funduszu inwestycyjnego, bo nie wszyscy wiedzą, co to za twór i dlaczego chce inwestować w Kępnie. My bardzo się cieszymy i dziękujemy bardzo za zaproszenie, że państwo podjęli właśnie to wyzwanie, które myślę, że dla wielu osób jest w państwa gminie bardzo ważne, bo mieszkania no to jednak jest coś, co każdy jako punkt podstawowy w swoim życiu zawsze stawia i wiemy, że mieszkalnictwo generalnie jest też takim programem, gdzie bez rozwoju gmina niestety będzie się wyludniać i tak jak pan burmistrz powiedział, to jest bardzo ważny element, który pozwala zatrzymać mieszkańców. My się cieszymy dlatego, że tutaj dowiedzieliśmy się, że państwo są właśnie tą jakby ostatnią gminą wysuniętą z regionu wielkopolskiego i akurat tak się składa, że Wielkopolska jest takim koronnym obszarem, który rozwija naszą działalność, ale myślę, że nie jest to przypadek, dlatego że widać, że te obszary bardzo dobrze rozumieją, co to są mieszkania i
w jaki sposób możemy zatrzymać ludność, a przede wszystkim też dać im dzięki temu miejsca pracy tutaj w tym mieście. Nasz fundusz ma za zadanie wspieranie takich inicjatyw. Staramy się pomagać gminom w realizacji właśnie założeń dotyczących mieszkalnictwa przede wszystkim. Oczywiście też mamy w naszym portfelu możliwość wsparcia w różnego rodzaju projektach rewitalizacyjnych. Natomiast myślę, że najważniejszy obszar to jest zagospodarowanie mieszkalnictwa komunalnego i tak jak mamy kontakty z gminami z całej Polski, widać, że to zainteresowanie jest coraz większe. My posiadamy środki, które chcemy przeznaczać na tą działalność i z drugiej strony widzimy, że ta działalność rozwijając się bardzo mocno wspiera też rozwój gmin, bo za mieszkalnictwem idą następne inwestycje, inwestycje infrastruktury, no i tak jak powiedziałem, jeszcze też ewentualne rewitalizacje, bo w każdej gminie na pewno znajdą się obiekty, które wymagają remontów lub modernizacji. Dwa słowa o funduszu, to tutaj kolega z zarządu może powiedzieć od strony takiej technicznej już. Fundusz jako taki powstał w grudniu 2015 roku i jest on jakby kontynuacją działań Banku Gospodarstwa Krajowego, który jako bank, jako taki jest wyspecjalizowany właśnie w relacjach z samorządami i we wsparciu budownictwa mieszkaniowego. Stanowi on jakby innowacyjny produkt, który stara się wyjść trochę dalej niż bank jest w stanie jako instytucja związana prawem bankowym zrobić. Istotą tego funduszu i działania jest zawarcie spółki, czy to z gminą, czy ze spółką należącą do gminy i wspólne budowanie na bazie wniesionego przez gruntu gminy. To jest taki nasz główny cel działania. Myślę, że tyle wystarczy, to była wstępna na tym etapie. Myślę, że musiałabym przystąpić teraz do najważniejszego punktu. Mogę tylko jedno pytanie do pana burmistrza i akurat mam tak ustawione. Panie burmistrzu, to jest chyba największa taka inwestycja mieszkaniowa w historii tego miasta, tak? No tak, jeżeli wziąć pod uwagę historię samorządu miejskiego w 90 roku, to na pewno tak. W latach 90, na początku lat 2000 wspólnie inwestorem prywatnym miasto zrealizowało, wybudowało w obiegu na 60 mieszkań komunalnych i prywatnych. Natomiast w historii Kępna przy 90 roku inwestorem była tylko i wyłącznie spółdzielnia mieszkaniowa. W historii Kępna jest to największa inwestycja mieszkaniowa, z jaką mamy do czynienia. Jaką chcemy wspólnie zrealizować i to wcale w czasie nieodległym.